dzisiejszym magazynie Open Doors. Nieprzewidziane konsekwencje. Jak wojna na Ukrainie wpływa na prześladowanych chrześcijan? Wojna na Ukrainie dotyka też prześladowanych chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej. Wzrosły ceny żywności i gazu. Utrudnia to lokalnym kościołom wspieranie potrzebujących chrześcijan. Oraz ramię w ramię z prześladowanym rodzeństwem. Wyjazd młodzieży do Kolumbii. Miriam i Dawid podróżują do Kolumbii z Open Doors, aby zachęcić tam prześladowanych chrześcijan. W tej chwili brakuje nam pieniędzy. Jest to spowodowane problemami w Europie, która także przeżywa ciężkie chwile. Ceny gwałtownie wzrosły i znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Wojna między Ukrainą a Rosją, która wybuchła rok temu, wpływa na sytuację prześladowanych chrześcijan w Afryce. Ceny żywności i benzyny wzrosły. To utrudnia lokalnym kościołom wspieranie chrześcijan w potrzebie. Wśród potrzebujących jest Zakia, która musiała opuścić swoją rodzinną wioskę. Jak wielu innych, Zakia zapukała do drzwi kościoła, prosząc o pomoc. Mój mąż jeździł motorową taksówką. Zabrał kilku klientów, aby zawieźć ich do sąsiedniej wioski. Uzbrojeni mężczyźni z grupy Fulani zatrzymali go i zastrzelili. Chrześcijanie są ich ulubionym celem. Kilku odważnych młodych mężczyzn z wioski wróciło, by go pochować. Nie zdążyłam nawet zobaczyć jego ciała. Potem, jak zrobiło się trochę spokojniej, odwiedziłam jego grób i mogłam go opłakiwać. Zakia mieszka w Republice Środkowoafrykańskiej. Kraj jest ogarnięty konfliktami wewnętrznymi. W rejonie, gdzie mieszka Zakia, chrześcijanie są atakowani przez islamskich ekstremistów, których celem jest zajęcie jak największych terenów i wykorzystanie znajdujących się tam bogactw naturalnych. Yaloke to region, w którym jest dużo złota i diamentów. To przyciąga wiele różnych ugrupowań, które działają na tym obszarze. Mieszkańcy żyją w ciągłym zagrożeniu i brakuje im stabilizacji. Nie mogą uprawiać ziemi ani polować, bo wszędzie mogą natknąć się na uzbrojonych napastników. Od śmierci mojego męża problemem stało się zdobywanie żywności. Dzieci często chorują. Nie mam środków, aby zadbać o ich zdrowie. Bez pomocy nie jestem w stanie zapewnić im tego, czego potrzebują. Open Doors udało się pomóc niedużej grupie chrześcijańskich uchodźców wewnętrznych w tym regionie. Zakia jest jedną z takich osób. Otrzymała pomoc żywnościową i niedużą kwotę na otwarcie małego sklepu. W potrzebie jest dużo więcej osób. Lokalne kościoły nie są w stanie pomóc wszystkim potrzebującym chrześcijanom. Z powodu wojny w Ukrainie zdrożała żywność i benzyna. Oznacza to również, że ludzie mają mniej pieniędzy, które mogą przekazać kościołom. W tej chwili brakuje nam pieniędzy. Jest to spowodowane problemami w Europie, która także przeżywa ciężkie chwile. Ceny gwałtownie wzrosły i znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Co mogą zrobić kościoły? Mogą przyjąć wewnętrznych przesiedleńców. Możemy ich zakwaterować w pomieszczeniach kościelnych, ale warunki są godne pożałowania. Wołam o pomoc do ludzi dobrej woli, aby zrobili coś, co pomoże tutejszym chrześcijanom. Potrzebujemy pomocy. Jeśli możecie coś zrobić, proszę, pomóżcie nam. Dziękuję Jezusowi i wam wszystkim, moim chrześcijańskim braciom i siostrom. Chociaż nigdy się nie spotkaliśmy, to od was przyszła pomoc. Niech was Bóg błogosławi. Prosimy o modlitwę za prześladowanych braci i siostry w Republice Środkowoafrykańskiej, którzy cierpią z powodu prześladowań w swoim kraju. A teraz ich sytuacja pogorszyła się w związku z wojną w Ukrainie. Módl się za lokalne kościoły, które są punktem pierwszego kontaktu dla wielu dotkniętych prześladowaniami chrześcijan. Staliśmy tam w szoku, bo nie mogliśmy uwierzyć w to, co usłyszeliśmy. Chwilkę wcześniej rozmawialiśmy o błahych rzeczach. Śmialiśmy się, a potem oni opowiadali nam o tym, co wydarzyło się w ich życiu. Właśnie tak. Tydzień przed naszym przyjazdem jakiś młody człowiek został zamordowany, chyba zastrzelony, nie wiem dokładnie. To naprawdę niesłychane, że oni nadal przychodzą do kościoła po tym, co się stało.
To jest naprawdę niezwykłe. Myślę, że wielu ludzi uciekłoby i powiedziało: hej, już więcej tam nie pójdę. A wydaje się, że oni przychodzą teraz do kościoła częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Miriam i Dawid odwiedzili Kolumbię w 2022 roku w ramach wyjazdu młodzieży Open Doors Niemcy, aby osobiście okazać wsparcie prześladowanym braciom i siostrom w miejscu, gdzie żyją na co dzień. Przyjechaliśmy do Kolumbii na spotkanie. To jest wyjazd młodzieżowy, którego celem jest poznanie się z tutejszą młodzieżą. Taki był plan, aby spotkać się z chrześcijanami, którzy cierpią prześladowania, a zwłaszcza z dziećmi, które najbardziej cierpią w całej tej sytuacji. Na przykład z dziećmi pastorów, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy, bo niebezpieczeństwo grozi im, ale także ich rodzicom. Dlatego jest tu ośrodek, gdzie dzieci mogą zamieszkać, a ich rodzice mogą wówczas spokojnie wypełniać misję, którą otrzymali od Boga i której są posłuszni, czego byliśmy świadkami w ostatnich dniach. Pastorzy w Kolumbii często padają ofiarą prześladowań. W imieniu Jezusa sprzeciwiają się przestępczości i handlowi narkotykami. Ale są też ciernie wokół grup rebelianckich ze względu na ich wpływ na społeczeństwo, ponieważ głoszą miłość Jezusa i oferują młodym ludziom wsparcie, aby nie musieli wchodzić na drogę przestępstwa. Grupy partyzanckie próbują rekrutować chrześcijańskie dzieci, ponieważ wydaje im się, że takie dzieci będą bardziej posłuszne i uległe. Dobrze się bawiliśmy i śmialiśmy, a potem oni opowiedzieli nam, jak wygląda ich życie. O tym, jak tygodniami i miesiącami przygotowywali duży projekt społeczny i kilka dni temu zostali okradzeni. Nic im nie zostało. Nie mają żadnych oszczędności, a mieli sporo zaoszczędzonych pieniędzy. Skradziono im też komputer, na którym były wszystkie dane do tego projektu. A oni zostali z niczym i nie mają, jak tego odzyskać. Doszło też do zabójstwa. Zamordowano chłopca. To zdarzyło się gdzieś dalej, na prowincji. Chłopiec należał do rodziny, która była częścią wspólnoty i został zamordowany przez wrogie ugrupowanie zbrojne. Aby uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem, Open Doors wspiera działalność Centrum Schronienia dla Dzieci Prześladowanego Kościoła, które odwiedzili Miriam i Dawid. Naszym zadaniem jest świadome wspieranie w wierze dzieci w Centrum Schronienia, tak aby lepiej poznały Jezusa, aby w taki sam sposób żyły, kiedy już opuszczą ośrodek. Wspieramy dzieci poprzez naukę różnych praktycznych umiejętności, jak zabijania kurczaków oraz inne prace, oraz przez edukację. Chcemy, żeby poczuły nasze wsparcie, żeby mogły wykorzystać je poza ośrodkiem. Tak, jesteśmy tutaj, aby dawać miłość i otrzymywać miłość. To było bardzo ciekawe przeżycie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że mimo tego, że to my przygotowywaliśmy różne rzeczy dla dzieci i chcieliśmy dla nich coś zrobić, to tak naprawdę my zostaliśmy najbardziej obdarowani i zostaliśmy ubogaceni. Znaleźliśmy tak wiele inspiracji w tych małych ludziach, którzy dopiero co zaczęli swoje życie, ale którzy przeszli już tak wiele i wycierpieli tak wiele, a mimo to nadal wierzą w Boga. Pełni wrażeń i inspiracji, Dawid i Miriam chcą pozostać w kontakcie z prześladowanymi braćmi i siostrami poprzez modlitwę. Celowo zrobiłam zdjęcie jednemu chłopcu i pomyślałam, że powieszę to zdjęcie na ścianie i będę się za niego modlić. Z pełną świadomością chcę skupić się na jednej osobie, bo intencji modlitewnych może być wiele, ale czy uda mi się o wszystkim pamiętać? Nie wiem. I dlatego pomyślałam o tym zdjęciu z jego imieniem. Znam historię jego życia. Właśnie mi ją opowiedział. Chcę ją zabrać ze sobą do Niemiec i myśleć o nim. I to właśnie mu powiedziałam. Jeśli chodzi o prośby modlitewne, to chciałbym, żebyście pamiętali o dzieciach i młodzieży z tego ośrodka, bo ich życie jest naprawdę trudne. Już we wczesnym dzieciństwie wiele przeszły i wycierpiały. Widziały wiele cierpienia, a życie ich rodziców jest bardzo trudne. A z powodu prześladowań nie mają możliwości, aby często widywać się z rodzicami i rodzeństwem. Chciałbym po prostu prosić Was o modlitwę za nich. Módlcie się, aby nie utraciły nadziei i aby potrafiły czerpać siłę z wiary. Pomimo młodego wieku mają silną wiarę. Módlcie się również o ich rodziców, którzy są w wielkim niebezpieczeństwie, którzy żyją na obszarach działań grup rebelianckich i partyzantów i są pod stałą obserwacją. Ich życiu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Proszę Was o modlitwę o ochronę dla nich.
a także o modlitwę za członków grup partyzanckich. Ponieważ mocno wierzę, że Bóg może zmienić ludzi, może na nich wpływać i że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dlatego też proszę Was o modlitwę w intencji pokoju w Kolumbii. Bo nawet jeśli nie widać tego w stolicy, to na obszarach poza miastami sytuacja jest zupełnie inna. Proszę Was, abyście nie zapominali o Kolumbii, kiedy się modlicie, bo sytuacja w kraju jest bardzo trudna, ale żyje tu wielu wyjątkowych ludzi, za których warto się modlić. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszam Cię do zaprenumerowania naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 250 16 70 lub na naszej stronie internetowej pod adresem www.opendoors.pl/magazyn. Zachęcamy Cię, bądź aktywny.